Państwo. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i zaszczyceni, że zechcieliście Państwo przyjąć zaproszenie prezydenta miasta, pana Michała Litwiniuka. To bardzo ważne wydarzenie dla naszej społeczności i na stałe wpisało się w kalendarz cyklicznych uroczystości. Przyznaję, że rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie z dozą pewnej niepewności, ale też z myślą, że uda nam się, abyście Państwo z tego spotkania wyszli zadowoleni i uśmiechnięci. Jesteśmy także bardzo wzruszeni, bo w dobie cyfryzacji, lotów na Marsa, to jednak rodziny, takie jak Państwa, są dzisiaj ciągle ważne. Bo postęp jakości i techniczny nie nauczy nikogo ani szacunku, ani pracowitości, czy też empatii do drugiego człowieka. To wy tworzycie wspólnotę i uczycie podstawowych wartości. Wasz jubileusz pokazuje, jak długo może trwać miłość, przyjaźń, jak cierpliwa jest cierpliwość. Bo tyle wspólnych lat obfituje przecież nie tylko w uniesienia i radości, ale także zdarzają się różne wyrzeczenia. Dziś przyjmijcie więc Państwo od nas słowa uznania i podziękowania za trud i każdy siwy włos na Waszej skroni. Nie tylko od nas, ale od wszystkich mieszkańców naszego miasta. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo Pani Kierownik za piękne wprowadzenie do dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Pani Kierownik, Pani Zastępcy Kierownika i pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego za jej przygotowanie. W naszym wspólnym imieniu te podziękowania kieruję również do, jak zawsze, fantastycznie, zjawiskowo uświetniającego nasze uroczystości zespołu Podlasiacy. I nisko się kłaniam przed naszymi dzisiejszymi bohaterami, przed Państwem, świętującymi swój jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Pewnie dziewczyny młodzieżowo powiedziałyby, że jesteśmy fanami Waszego wielkiego sukcesu. W życiu rozdrabniamy się trochę lub nie trochę w pogoni za naszymi wyobrażeniami o życiowych sukcesach. Natomiast dopiero Państwa przykład pokazuje, czym ten prawdziwy sukces życiowy jest w rzeczywistości. Zacytuję Antoniego de Saint-Exupériego, który w tej zjawiskowej, pięknej książce Mały Książę zawarł takie słowa. Możesz być nikim dla całego świata, ale możesz być dla kogoś całym światem. I Państwo to w sposób niezrównany udowadniacie, że tak właśnie jest. Pomimo naszej świadomości oczywistych życiowych przeszkód, piętrzących się trudności, problemów, momentów zawahania, finalnie to wy zademonstrowaliście tą najważniejszą życiową siłę, największy talent, największą zdolność do ich pokonywania. To wy dzierżycie w swoim życiowym przykładzie to miano najwspanialszego sukcesu, odniesienia tego sukcesu, który jest najtrwalszy, zbudowania wzajemnej miłości, przyjaźni, szacunku, oddania na całe długie życie. Mówię to także z pokorną świadomością małżonka, który w tym roku będzie świętował dopiero 17-lecie swojego własnego ślubu. Piękniejszy przykład mam w obrazie własnych rodziców. 8 lutego świętowaliśmy ich 46-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Ścigają Was dzisiejszych wyjątkowych jubilatów. Też trzymam z całą rodzinką mocno kciuki, abyśmy mogli wspólnie to ich święto za 4 lata przeżywać. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu gratuluję w imieniu moim i naszego serdecznego kolegi i partnera samorządowego, pana wójta gminy Biała Podlaska Wiesława Panasiuka, bo wiem, że dwie pary spośród mieszkańców gminy też dziś z nami świętują wspólnie te uroczystości dla Państwa. Przygotowujemy i
chciałbym powiedzieć, że takim naszym wspólnym oczekiwaniem tych kolejnych goniących was pokoleń jest to, by wasz przykład jak najszerzej rzutował na postawy młodszych pokoleń. Wiemy, że czasy się zmieniają, ta obyczajowość trochę ulega modyfikacjom, więc tym ważniejsza jest rola przykładu, którym sami świecicie. Bo finalnie nic ważniejszego niż to oparcie się w życiu na tej stabilności, na solidności, na jakości postawy budującej związek nie ma. I świetnie, żeby pokolenia waszych dzieci i wnuków też to rozumiały, a w tym zrozumieniu bardzo pomoże im państwa wspaniały przykład. Jestem dumny i czuję się ogromnie zaszczycony, że przypada mi w udziale możliwość wręczenia dziś państwu tych zaszczytnych medali. Wszystkiego dobrego, życzę państwu świętowania w zdrowiu i wspólnej, obopólnej radości kolejnych wspaniałych jubileuszy. Wszystkiego dobrego. Państwo, będę wyrażycielem wszystkich tu obecnych par, którzy dożyli tak szczęśliwego i długiego wieku razem miłości i podziękować panu prezydentowi i pracownikom Urzędu Miasta za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości dla nas. Naprawdę jesteśmy zaszczyceni tym i serdecznie, serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, pływa szybko życie, jak szybko mija czas. Takie słowa piosenki, znaczy śpiewamy sobie. I chcę Państwu powiedzieć, że nie spodziewałem się nigdy, że doczekamy takiego jubileuszu. Panie Prezydencie i wszystkim, którzy organizatorzy tego spotkania, bardzo Panu dziękuję. Kiedyś ktoś powiedział na jakimś wiecu, że człowiek chciałby przeżyć życie godnie. Ta uroczystość podkreśla to, że tej godności mogliśmy dostąpić. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Również w imieniu chyba wszystkich tutaj jubilatów, którzy dzisiaj się na tę uroczystość
Popa Tygomady. Bardzo również dziękuję tym wszystkim, tej całej młodzieży, która tutaj jest w naszym towarzystwie i przygrywa nam wspaniale. Za to również dziękujemy. Dziękujemy również za przyjęcie i za życzliwe słowo. To wszystko składa się na to, że w starszym wieku jesteśmy bardziej szczęśliwi. Mamy jeden z piękniejszych dni w swoim życiu. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.